Kolejna prezentacja kandydatów SLD w nadchodzących wyborach samorządowych. Tym razem mówiono m.in. o rozwiązaniach komunikacyjnych dla Leszna i transparentności w wydawaniu miejskich pieniędzy. Kandydatce na prezydenta Leszna Grażynie Banasik oraz szefowi wielkopolskich struktur SLD Wiesławowi Szczepańskiemu, kandydującemu do sejmiku, towarzyszyły osoby, które są na listach do Rady Miejskiej Leszna. Lucyna Walczak chce powołania rad osiedlowych. Roxana Chwat – powstania hospicjum w Lesznie. Daniel Majszak – bezpłatnych śniadań dla dzieci w klasach 1-3. Włodzimierz Korza chce kontroli wydawania miejskich pieniędzy i większej przejrzystości biuletynu informacji publicznej. Aleksander Ganowicz mówił o konieczności budowy kolektora wschodniego, tak by mieszkańcy ulicy 17 stycznia nie byli zalewani podczas deszczów. Wskazywał też na konieczność budowy nowej siedziby Urzędu Miejskiego. Bolesław Pośrednik chce wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i uczącej się młodzieży. Wyliczył, że będzie to kosztowało budżet miasta około 1 000 000 zł. Tym programem byłoby objętych około 12 000 osób w Lesznie.